Hej, witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony ponownie MageT, witam Was w kolejnym materiale o World of Warships i dzisiaj omówimy sobie króciutko, bo tu dużo zmian istotnych za bardzo nie ma w aktualizacji 0.9.8. Będziemy głównie świętować 5. urodziny World of Warships i z tego tytułu, moi drodzy, będziemy mogli sobie zdobyć troszeczkę fajnych rzeczy. Będzie wprowadzona nowa kampania. Co tu będzie do wygrania? Na kampanię 5 epoki marynarki składa się 50 zadań zgrupowanych w 5 misjach. Nagroda za ukończenie kampanii, stały kamuflaż, epoka dla okrętów 9 poziomu. To już nie będziemy się tu za bardzo zagłębiać. Będzie również kolekcja związana z tym wydarzeniem. Stały kamuflaż, epoka również, czyli będziemy mieli dwa kamuflaże stałe na okręty 9 poziomu. Wygląda to następująco, będzie można sobie to wsadzić, mam nadzieję, że na każdy okręt. Stały kamuflaż, epoka można założyć na dowolny okręt 9 poziomu z wyjątkiem samego spapranego Sojuza. Po nałożeniu na okręt kamuflaż zostaje do niego przypisany. Kolejną kopię kamuflażu można przypisać do innego okrętu, także możemy sobie wybrać, na jakim okręcie tieru 9 chcemy mieć permkamą. Co dalej? Premie za zwycięstwa. Poziom 10 interesuje nas najbardziej, bo tu mamy super kontener, także około 30 paru do 40 nieraz kontenerów można będzie wychapać. Nie pamiętam dokładnie ile z dziesiątek w tej chwili w grze, ale jednak troszeczkę tych super kontenerów wpadnie, na pewno sypnie trochę okrętami. Mam nadzieję przynajmniej. Poziom 9, 2 kontenery z prezentem, poziom 8, 1 kontener z prezentem i tutaj mamy dwa wzory kamuflażu rocznica World of Warships dla tierów 5-7, ale przypominam, że trzeba to wygrać, także mam tylko nadzieję, że będzie to można robić na koopach, bo wtedy na koopach zaroi się naprawdę od masakrycznej ilości graczy, nikt nie będzie chciał się mordować na randomach, żeby takie coś zdobyć. Wchodzi nowy tryb, wreszcie coś nowego, wreszcie chwała Bogu, chwała WG ogólnie, otwierajcie portfele. Bitwy asymetryczne. Może nie jest to jakiś pomysł totalnie sensowny, ale zawsze jest to coś nowego, coś się może tutaj nam podobać. W bitwie asymetrycznej drużyna od 5 do 7 okrętów poziomów 7-8 mierzy się z drużyną do 9, od 9 do 12 okrętów 5-6. Także no, niesymetrycznie będzie, jak sama nazwa wskazuje. I będzie można dostać też żetony. Tylko na co te żetony można wymienić? Po wejściu do bitwy okrętami będziecie musieli skorzystać z nowego tymczasowego zasobu żetonów bitewnych. Koszt wejścia do bitwy jednostką z tych poziomów to 500 żetonów bitewnych. Żetony bitewne można zdobyć w bitwach asymetrycznych. Aha, czyli... Aby wejść do bitwy... Aha, czyli zdobywamy żetony grając niższymi tierami, a żeby zagrać wyższymi musimy zapłacić 500. Tak to działa, ok. Wszystko wiadomo. Stocznia. Kolejny raz Wargaming korzysta z tego eventu. Moim zdaniem to jest naprawdę fajny pomysł. Można sporo się dowiedzieć na temat konstrukcji okrętów wojennych. Tym razem będziemy mieli Anchorage'a do wybudowania, czyli krążownik tieru 8 amerykański, krążownik z torpedami i z dymem. Dosyć unikalna jednostka i będzie go można wybudować po osiągnięciu fazy 20. Przy czym każda z nich można ukończyć wypełniając dyrektywy lub wydając 1750 dublonów na każdą turę. Rozciągnięte będzie to na dwie aktualizacje 9.8 i 9.9, a sama stocznia pozostanie w portach aż do końca wersji 9.10. 18 z 20 można zrobić robiąc dyrektywy i dwie pewnie ostatnie trzeba będzie kupić. Na fazie 10 będzie na przykład, a nie, tutaj mamy 100 tysięcy za 12 fazę, ale niestety nie mam tutaj informacji, aha, 10 faza będą kamuflaże, tylko za 12 będzie coś fajniejszego. Okręt będzie miał takie kamo, dowódca, umiejętność w porcie oraz flagą pamiątkową, także o kamuflażu nic nie ma tutaj chyba, że to będzie w zestawie. Zbrojownia, co się zmieniło? O, jeden kontener dziennie. 3 tygodni dostępne będzie łącznie 15 zestawów. Bitwy rankingowe wracają ponownie, to kolejny sezon. 8x8 na tierze 10, do 5,5 tysiąca stali do wygrania, także spoko. Na tierze 10 będzie znowu Kampa i Smoleński. Małe, drobne poprawki graficzne. Co tu jeszcze? Jakieś specjalne kapitany, to mnie nie kręci. Kamuflaże, naszywka, flaga z okazji 5 urodzin, inne zmiany i ulepszenia, błąd synchronizacji, o proszę, to jest dosyć istotna rzecz, zredukowano częstotliwość występowania błędów synchronizacji, błąd ten powodował nieprawidłowe wyświetlanie pozycji okrętów w bitwie, czyli okręt będzie tam, gdzie faktycznie się nam pokazuje w bitwie. Nie będzie tak, że celujemy do gościa, on się na tym okazuje, że jest kawałek dalej, nie dostaje. Bardzo fajnie. Także to jest bardzo istotna zmiana i mam nadzieję, że da się to odczuć w grze. No i taki krótki materiał, bo zmian niewiele, nowości też jakoś nie za dużo, także z mojej strony w tym materiale to jest wszystko. Obejrzyjcie sobie jeszcze daszkę, a tymczasem moi drodzy do usłyszenia, cześć i na razie.